kolejna odsłona firma dobrze zarządzana, jednocześnie też samorząd dobrze zarządzany. W tym roku również złoty medal rynku inwestycji został wręczony. Oceniam bardzo dobrze, coraz więcej podmiotów, coraz więcej inwestycji się w Polsce realizuje, coraz więcej podmiotów dostało dzisiaj nagrody, coraz więcej samorządów dobrze wykorzystuje środki unijne i jest warto, jest co nagradzać, jest co pokazywać. Krótkie podsumowanie dotychczasowych edycji. Oj, kilkadziesiąt laureatów, dzisiaj 17 liderów w swoich branżach. Myślę, że firmy, które dzisiaj dostały statuetki, nie mają się czego wstydzić, tak? Mogą świetnie mogą funkcjonować na rynku polskim, ale myślę, że i rynek europejski jest dla nich otworem. Który dzisiaj podsumowuję? W tym roku do programu zostało nominowanych ponad 100 podmiotów. Wśród laureatów wyłoniliśmy łącznie 17 firm i samorządów. Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł przedstawić Państwu wszystkich laureatów. Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczystą ceremonię wręczenia nagród Firma Dobrze Zarządzania. O wręczenie nagród chciałbym poprosić wydawcę i redaktora Naczelnego Magazynu Gospodarczego Fakty i Rynek Inwestycji, pana Mariusza Gryżewskiego. Poproszę o gorące brawa.